słowa pani minister wywołały pewną emocję, więc pytań będzie na pewno dużo. Natomiast myślę, że pani minister zgodzi się, żebyśmy na początek oddali głos członkowi zarządu, Izabeli Leśniewskiej, która ma zebrane w formie pisemnej coś, co nazywamy, przepraszam, że tak powiem, roboczo, jest to w cudzysłowie, absurdy oświatowe, to znaczy, ale nie, w momencie, takie, które zawiera takie właśnie zapisy i takie przepisy, które my bardzo serdecznie postulujemy, jeżeli jest taka możliwość, żeby zmienić, bo tak, jeszcze taka jedna uwaga, która mi się tutaj nasunęła odnośnie doskonalenia nauczycieli, no od 2012 roku stowarzyszenie cały czas zwraca uwagę na to, że niestety, ale w budżecie środki, które są przeznaczone na doskonalenie nauczycieli, zostały ograniczone, to znaczy była granica 1%, w tej chwili istnieje możliwość od 0,5% do 1%, więc tak od razu już chcielibyśmy na to zwrócić uwagę. A druga, przepraszam, ja korzystając z racji tego, że mam mikrofon, bo tak to jest, tak? To zaproponuję może jeszcze też coś takiego, co my znaczy wiemy, że w 2013 roku złożyliśmy do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, który mógłby troszeczkę, myślę, właśnie uwolnić sprawę tego, że przez dekadę młodzi adepci kierunków nauczycielskich nie mogą podjąć pracy. Dlaczego? No dlatego, że nauczyciele, o których mówimy 60+, a więc urodzeni od 1 stycznia 60 roku, a przed końcem grudnia 69 roku, zostali pozbawieni możliwości przejścia na emeryturę ze względu na wiek i tak dalej. Za to nie otrzymali niestety żadnej rekompensaty, dlatego że świadczenie kompensacyjne jest odpowiedzią na to, że nauczyciel to nie jest zawód szkodliwy, jak było do tej pory. Natomiast co do tych 30 lat, no to sprawa jest taka sporna, tak byśmy powiedzieli. Nasze zdanie jest takie, że nie do końca jest uczciwe takie postawienie sprawy, niemniej jednak Trybunał Konstytucyjny najpierw nam odesłał za pierwszym razem nasz wniosek, za drugim razem też niestety odesłał bez możliwości rozpatrzenia i wypowiedzenia się, czy to jest zgodne. Było, jest uzasadnienie. Zwróciliśmy się może tak, żeby pani minister też miała wiedzę, co stowarzyszenie od tego 2013 roku w tej sprawie robiło. Zwróciliśmy się z prośbą do Rzecznika Praw Obywatelskich przez kancelarię, no niestety rzecznik nie chce zająć. Po prostu odpowiedź jest taka, że my nie jesteśmy, nie mamy prawa, żeby do Trybunału Konstytucyjnego taki wniosek składać. Jeżeli pani minister będzie zainteresowana, to prześlemy całość dokumentów. Być może, biorąc pod uwagę to, że jest też myślenie o systemie emerytalnym, zwrócić uwagę no, właśnie na tę sytuację i może no, tacy nauczyciele, którzy są 60, czyli urodzeni od 1 stycznia 60 roku, będą mieli zachowaną tą możliwość. My nie mówimy o wszystkich nauczycielach. Mówimy tylko o tych, którzy tak naprawdę, no tutaj siedzi duża grupa też takich nauczycieli urodzonych w latach 61-69, którzy mają 30 lat pracy, ale niestety w tym momencie już na emeryturę przejść nie mogą. Tłumaczenie, że jest to wszystko w porządku, jest nie do końca dobre, dlatego że no żebym ja mogła przejść na tą emeryturę korzystając, ja jestem przykładem takiego nauczyciela, to ja poszłam w 69 roku do szkoły, ale nie jako nauczyciel, tylko jako sześciolatek, który najpierw się musiał nauczyć, żeby zostać nauczycielem. Tak więc taka nasza serdeczna prośba, a teraz pozwolicie, że oddajemy głos Izie, słuchamy chwilkę Izy i potem pani minister będzie sobie... Tak, pani minister, dostanie pani i dostanie pani wersję na dzisiaj, ale obiecujemy, że będziemy dosyłać na bieżąco, bo jest to dokument, który żyje i który dzięki państwa zaangażowaniu też poprawia się cały czas, dlatego że te absurdy, czy uwagi, czy propozycje zmian wynikają z naszej praktyki oświatowej i tego, żeby chcemy, żeby było normalnie. Te absurdy, które ja będę odczytywać, czy które przywołam, to są tylko niektóre, żeby pokazać jak to funkcjonuje. Tutaj my w tym dokumencie znajdzie też pani rekomendacje zmian, które my proponujemy dla ułatwienia pracy szkół, żeby funkcjonowały. By wesprzeć to, co pani powiedziała, także uważamy, że ustawa o systemie oświaty wymaga bardzo szybkiego procedowania, że chcemy tu wesprzeć ten głos, że należy rozpocząć pracę nad nową ustawą porządkującą system oświaty w Polsce, bo ta, która jest w tej chwili, jest absolutnie dla dyrektorów szkół nieczytelna i niemożliwa do poprawnej, prawnej realizacji.
Prosimy także o przyjrzenie się zapisom ustawy o systemie oświaty w zakresie wyboru do Rady Rodziców. Proponujemy zmianę kadencyjności Rady Rodziców na 3 lata, a nie tak jak jest w tej chwili na rok, co ułatwi długookresową współpracę i pewną stabilność działań podejmowanych przez rodziców we współpracy z nauczycielami. Bardzo prosimy także o przyjrzenie się pomocy socjalnej, która trafia do szkół nadal. Proponujemy w sposób jednoznaczny zapisać, że szkoła nie może realizować zadań z zakresu finansowej formy pomocy socjalnej. Jest to zadanie, które utrudnia nam te zadania, realizację tych zadań, które są niezbędne do realizacji, jeżeli chodzi o statutowe zapisy w szkole. Program wychowawczy i profilaktyki. Postulujemy, by to był jeden dokument. Uważamy, że wychowanie i profilaktyka nie dają się rozdzielić. Natomiast to, co jest w tej chwili, że musimy tworzyć dwa programy, jest absolutnie tworem sztucznym. Taki jest stanie nasz praktyków i prosimy o rozpoczęcie prac nad zmianą w tym zakresie. System informacji oświatowej. W nowym wydaniu system niedopracowany, zawieszający się, zawierający błędy. Jego obsługa pochłania bardzo dużo czasu i w trybie pilnym uważamy, że należy podjąć działania usprawniające działanie tego systemu dla małych szkół nieposiadających dodatkowych etatów administracyjnych. Jest to ogromne uciążliwe zadanie dla dyrektora szkoły. W trakcie dokonywania oceny pracy dyrektora organy prowadzące zwracają się bardzo często do rad pedagogicznych o wyrażenie opinii o pracy dyrektora. Rada Pedagogiczna w naszej ocenie nie ma umocowania prawnego, by taką opinię wydawać. Prosimy my o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Nauczanie indywidualne. W orzeczeniach pojawiają się nadal zalecenia uniemożliwiające pełną realizację zapisów rozporządzenia. Dla dyrektorów jest to bardzo dużą trudnością. Wnioskujemy, by ministerstwo przeprowadziło akcję informacyjną dla poradni, ale i dla szkół, które... Przy czym należy zaznaczyć, że poradni realizują zapisy, które są obowiązujące dla poradni, więc tutaj jest też pewien problem ze zgodnością tych przepisów. Statuty szkół. W 2010 roku rozporządzenie w sprawie statutów szkół było procedowane i do tej pory nie mamy nowego rozporządzenia o statutach szkół, a uważamy, że jako szkolne konstytucje jednak one powinny w sposób jednoznaczny regulować bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o organizację funkcjonowania szkół. Rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji, które nam znacznie ułatwiło dokumentowanie zajęć dodatkowych. Jeżeli chodzi o prowadzenie dzienników zajęć rozwijających zainteresowania, to one w sposób jasny i klarowny pokazują pewne elementy, które dyrektor czy nauczyciel musi zawrzeć w tym dzienniku, natomiast jeżeli chodzi o każde inne dodatkowe zajęcia, a nie rozwijające zainteresowania, jest to tak zbiurokratyzowany dokument, że także prosimy o przyjrzenie się i jeżeli jest możliwe, to o szybką zmianę, dlatego że tutaj biurokracja rzeczywiście urosła do dużych rozmiarów. Obowiązek nauczania dwóch języków obcych w gimnazjum dla uczniów obcokrajowców, ale jak rozumiem, będzie to przedmiotem zainteresowania także ministerstwa, bo pani minister mówiła tutaj o uczniach obcokrajowcach przychodzących do szkół polskich. W tej chwili jest tak, że ci uczniowie nie mówią po polsku, ale mają obowiązek uczenia się dwóch języków obcych, przy czym nie mówią po polsku, więc w efekcie mają trzy języki obce plus inne bariery wynikające z tego, że są nauczeni w języku polskim. I jeszcze to, o czym pani powiedziała, co my wspieramy swoim głosem. Praktyka niektórych kuratoriów oświaty, bardzo częstego ankietowania szkół i prosimy o zobowiązanie kuratoriów do wykorzystywania do badań, do ankietowania szkół tylko w takim zakresie, który jest niezbędny z wynikających obowiązków z nadzoru prowadzonego przez kuratoria, ale także by szkoły, które już przystępują do badania, dostały informację zwrotną na temat tych badań, żebyśmy rzeczywiście mieli poczucie, że jeżeli bierzemy udział w badaniach, to, że one są po coś także dla nas. Dziękuję bardzo, tu jest więcej i będziemy na bieżąco przesyłać. Bardzo dziękuję. Ja
pozwolę sobie do dosłownie dwóch kwestii się odnieść, bo jeżeli chodzi rzeczywiście o system informacji oświatowej, proszę Państwa, jest jeszcze gorzej niż Państwo myślą w tej chwili rzeczywiście. No nie, po prostu sobie trzeba zmienić system, dostosować go do przepisów, tak? Jest, my mamy zarządzanie kryzysowe w tej chwili w ministerstwie, dlatego że Centrum Informacji, Centrum Informatyczne Ministerstwa zajmuje się produkcją podręczników, które powinno być skoncentrowane przede wszystkim na systemie informacji oświatowej. Więc mamy nadzieję temu zaradzić tak, żeby rzeczywiście nie było kłopotów. Mało tego, proszę Państwa, system informacji okazał się być interpretatorem różnego rodzaju rozporządzeń. My mamy duży kłopot i Państwo pewnie też z urzędami kontroli skarbowych. Ministerstwo Finansów, Urząd Kontroli Skarbowej w ogóle uważa, że to jest najlepsze źródło do kontrolowania edukacja. Zabrnęliśmy, proszę Państwa, już do takiego muru, że ja się po prostu już umówiłam z ministerstwem, będziemy dyskutować na ten temat. Największym naszym nieszczęściem w tej chwili to są młodzieżowe ośrodki wychowawcze, tak? Ale dlaczego ja mówię właśnie o tym i w tej chwili? Dlatego, że po stronie ministerstwa jest wina. Dlatego, że tam się dyskutuje o tym, które dziecko powinno być zakwalifikowane, a które nie. Ze skierowaniem, czy to fizycznie będące na 30 września. I Ministerstwo Edukacji co roku inaczej interpretowało i mówiło, no do dzisiaj mi ześlijcie takie informacje, a za rok zupełnie inne. Ponieważ interpretacja nie jest dla sądu żadnym uzasadnieniem, samorządy przegrywają. W wypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych to są naprawdę setki tysięcy złotych. Dobrze wiecie, że organami prowadzącymi są powiaty, które są najsłabszym elementem administracji samorządowej. Większość z nich jest na granicy bankructwa. Oni nie wyciągną tych pieniędzy, żeby utrzymać młodzieżowe ośrodki wychowawcze. One muszą w systemie funkcjonować. Więc mam nadzieję, że uda nam się nad tym zapanować, a później jak już zapanujemy i w ogóle on będzie działał, tak? Nie będzie zawalenia systemu, to wtedy będziemy dyskutować nad tym, w jaki sposób go usprawnić. I też taka bardzo duża prośba, proszę Państwa, bo w kilku wypadkach, jak spotykałam się w różnych gremiach z różnymi osobami, które zajmują się edukacją, dyrektorami, nauczycielami, związkami, kiedy padają bardzo konkretne sformułowania, proszę zobaczyć, w rozporządzeniu takim i takim, w artykule takim i takim jest coś, dużo łatwiej to zmienić, tak? Dużo szybciej jest to zmienić. Więc rozwiązujmy problemy razem, tak? To znaczy nie ma, że nie jest niedobrze, a byle jak, okej, ale zmieniajmy, czy wskazujmy sobie to, co jest szybkie do wyeliminowania. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o ewaluację, jeszcze tylko kilka zdań. Ta Państwa mordęga wynika z tak zwanych wskaźników przy rozliczaniu funduszy europejskich i my musimy zachować wskaźnika i jednocześnie tak was badać, żeby to nie była ewaluacja w takim kształcie. Pokażę Państwu też na przykładzie, jak my się trochę rozjeżdżamy z rzeczywistościami. I to też trzeba zmienić w polskiej edukacji. Mamy e-podręcznik. Dobre narzędzie. Udało się uratować projekt europejski, bo wisiał na włosku. 31 grudnia podpisywałam ostatnie dokumenty. Rezygnowałam z Sylwestra, ale to właściwie nic szczególnego. Udało się uratować e-podręcznik, ale uwaga, proszę Państwa, jadąc do domów z taką pełnym przeświadczeniem, że ja naprawdę wykonałam kawał dobrej roboty, tak sobie myślałam, no ale w ilu klasach to będzie miało zastosowanie? Znaczy, w ilu szkołach, tak i właśnie w tej chwili trwa inwentaryzacja, nie dziwcie się, że będą przychodziły różnego rodzaju ankiety, przepraszam Was za to, ale ja muszę, tylko taki do siok, będą tytułem, prawda, ile macie komputerów? I czy są w każdej klasie, dlatego że, proszę Państwa, uwaga, zostały wydane pieniądze między innymi na cyfrową szkołę. Tak wydane, że nie mamy szerokopasmowego internetu w każdej placówce. Znaleźliśmy pieniądze z panią minister Strzeżyńską, w ciągu 2 lat będą w każdej placówce. I to podłączamy w taki sposób, żebyście nie mieli kutych szkół, że tak się wyrażę, tylko tam będzie Wi-Fi. Że dziecko też z telefonem będzie mogło korzystać. I spotkaliśmy się, proszę Państwa, uwaga, i tak siedzi na przerwie i prawda, bo jest tak smaczko. W każdym razie, proszę Państwa, jednocześnie musimy, bo my chcemy też oczywiście robić kodowanie, bo to jest oczywistość w dzisiejszych czasach w informatyce.
W związku z tym, proszę Państwa, że chcemy, żeby taką kompetencję miał każdy nauczyciel matematyki, fizyki, języka polskiego, no ale dobrze, on pójdzie na studia podyplomowe, nabędzie kompetencje i będzie czekał w kolejce do sali komputerowej, prawda? No to tak działać nie może, to znaczy to musi być co najmniej komputer i tablica multimedialna w każdej klasie, nie tablet dla każdego ucznia, broń Boże. Oni mają korzystać z tego, co wy im pokazujecie, natomiast mają pracować zupełnie inaczej, jak Państwo sobie będą życzyć. W każdym bądź razie, i tutaj musimy znaleźć sojuszników, proszę Państwa. Trochę pieniędzy może uda się znaleźć w pieniądzach, które są w dyspozycji Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji. Tam 71 milionów jest w takim projekcie pod tytułem Narzędzia edukacyjne, właśnie negocjujemy z Komisją Europejską, że narzędziem edukacyjnym jest tablica multimedialna, tak? A niekoniecznie scenariusz, który zawiśnie na stronie OLE. Lekcji, oczywiście. Jednocześnie spotkaliśmy się z marszałkami, którzy mają, chyba ostatni samorząd, który ma tyle pieniędzy, którzy mają pieniądze właśnie na tego rodzaju przedsięwzięcia. Będziemy próbowali z nimi się dogadywać, żeby oni doprowadzali do takiej sytuacji. Będziemy mieli spotkania z organami prowadzącymi. Bo tak naprawdę wyposażenie, wiecie gdzie, chyba po czyjej stronie leży, organu prowadzącego. Proszę Państwa, zaczynamy dyskusję i serię pytań. Koledzy zaraz będą z mikrofonem. Natomiast ja mam bardzo gorącą prośbę. Bardzo proszę. Dla znajomych z forum dyrekt, jakby ktoś chciał wiedzieć. Proszę Państwa, zawsze bliski mi jest statut dyrektora szkoły. Pierwszy raz tutaj byłem na konferencji w latach 90. w Krakowie. Cały czas prosimy Państwa, prosimy Panią, czy w formie pytania, czy jest możliwe zastanowienie się nad statutem dyrektora szkoły. Kto to statusem, kto to ma być ten dyrektor szkoły? Tak, to jest to pytanie. My jak za chwilę będziemy na ten temat dyskutować i nasze stanowisko jest znane, pozwolimy sobie na pewno przekazać. Jak my to widzimy i prosimy o takie serdeczne. I taka drobna uwaga, bo tu koleżanka mówiła o emerytach. To tak, żeby zapamiętać, żeby pani minister zapamiętała, to jest taki, przyjdzie moment, że prababcia będzie uczyła prawnuszkę w szkole. I jeszcze jedna rzecz. Proszę o rozważenie przy tej karcie nauczyciela, żeby nie było takiej sytuacji, że nauczyciel porzuca pracę, a my prowadzimy postępowanie dyscyplinarne przez rok, dopiero jak komisja wyrazi zgodę, to możemy go zmienić. Czytałem te zmiany, nie ma tam takiego zapisu, który by pozwalał na taką zmianę. Nie ma. Po prostu nie ma w tej karcie. Nie, bo to nie jest przy komisji dyscyplinarnej. Dzień dobry, pani minister. Witam serdecznie. Nazywam się Jolanta Węgrowska, reprezentuję Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej. Mam pytanie, czy pani minister zmiany w dotacjach dla szkół niepublicznych zamierza konsultować z naszym środowiskiem, ponieważ nie jest prawdą, że wszyscy dyrektorzy szkół niepublicznych nie płacą podatku. Dyrektorzy, którzy prowadzą szkoły, które należą do stowarzyszenia czy do fundacji różnego typu, płacą normalnie PIT 4. Dyrektorzy, którzy są jednocześnie organem prowadzącym, płacą PIT 5. Wtedy nie płacą PIT-u 4, natomiast oczywiście, jeżeli są gdzieś nieprawidłowości w jakiejkolwiek formie, to jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby te nieprawidłowości usuwać, nie wylewając jednocześnie dziecka z kąpielą, bo dzieci w szkołach niepublicznych jest naprawdę bardzo dużo w naszym kraju. Po trzecim pytaniu będzie odpowiedź. Ja Danielewicz, zespół szkół budowlanych z Braniewa. Zespół ten w nazwie bardziej budowlany niż w rzeczywistości. Dwie sprawy. Ponieważ jest bardzo duży wyż w obwodzie kaliningradzkim i coraz więcej młodych ludzi na poziomie szkoły średniej chciałoby się uczyć w Polsce. Na jakiej podstawie w szkole publicznej można byłoby rozpocząć naukę dla tych Rosjan i jak ustalać opłaty? Bo ten problem nie jest rozwiązany. To nie chodzi o uchodźców
czy o jakiś taki, tylko że tak powiem, świadczenie usług edukacyjnych. To dotyczy barier partnerzyste, dla niego tak jest coraz więcej jest zapytań. Młodzi Rosjanie chcą stać ich na to, żeby zapłacić, tylko jak to sformalizować na poziomie ministerialnym, żeby to było legalne, bo że oni mogli legalne świadectwo później dostać i tak dalej. To jest jeden problem. Drugi. Ma być reforma w szkolnictwie zawodowym i teraz jest moja wielka prośba, żebyśmy przestali się czarować i kombinować na zasadzie, że możemy ewentualnie zatrudnić fachowca, jako tam. Skończmy z tym, że magister nauczyć budować piece czy kłaść dach. Niech z powrotem wróci do nauki tych zawodów. Murarz jako murarz, hydraulik jako hydraulik, a nie magister. Bo magister mi nie nauczył badania kafelek, inżynier budownictwa. On kosztorysowanie ewentualne, ale nie tych manualnych rzeczy. Żeby normalnie i ci ludzie, żeby byli traktowani nie jako gdzieś tam, nie wiadomo co, gorszy sort, tylko żeby normalnie mogli zajść na normalny sam. Magdalena Puszman, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Pani minister, czy mogę liczyć na to, że właśnie ta zmiana doprowadzi do zmiany artykułu 36 ustępa ustawy o systemie oświaty, który mówi o składzie komisji konkursowych na dyrektora szkoły? W skład komisji wchodzą przedstawiciele związków zawodowych. Niestety opinie sądów wskazują na to, że mają być to wszystkie, powtarzam, wszystkie związki zawodowe działające w gminie czy w powiecie. Oznacza to, że u nas w tej chwili jest pięć związków, za moment będzie kolejny. W tej chwili skład komisji konkursowej to jest 14 osób. Za moment będziemy musieli wynajmować sale teatralne, żeby można było dyrektora przesłuchać. Myślę, że nikt, żaden dyrektorów, żadna komisja konkursowa do innego stanowiska dyrektora nie liczy tyle osób, a naprawdę związki zawodowe w przypadku, jeżeli nie są w danej szkole, niewiele mogą powiedzieć o tej szkole. To jest pierwsze. Drugie, jeżeli mogę prosić, to również mówimy o zmianie karty nauczyciela. Niestety to powiedziała pani minister, że wielu nauczycieli wybitnych i to prawda, tylko że dyrektorzy muszą zgarniać właśnie tych wybitnych, zostawiając tych, którzy są szczególnie chronieni przez związki zawodowe. Myślę, że tutaj spieszyliście państwo oklaskami panią, która zadawała pytania. Po kolei, bo to są właściwie dwa pytania dotyczące dyrektora szkoły. Oczywiście komisje konkursowe powinny się zmienić. Ja zresztą zmieniłam już komisje konkursowe na kuratora, gdzie są tylko i wyłącznie trzy związki. Te, które są charakterystyczne i zarejestrowane w całej Polsce. Natomiast proszę państwa, jeżeli chodzi o status dyrektora, tak? No, status dyrektora, proszę państwa, jest dosyć skomplikowany, dlatego jest się dyrektorem. Mam nadzieję, że jesteście państwo właściwie za to wynagradzani. Nie macie zająć na to organy prowadzące różnie to organizują. Natomiast proszę państwa, tak, dyrektor szkoły to oczywiście, no, powiedzielibyśmy, osoba, która jest nie tylko liderem, nie tylko odpowiada za całą grupę i staje do konkursu, tak, chce tym dyrektorem być zarządzającym szkołą, nauczycielami i za nich odpowiada, odpowiada za uczniów i jednocześnie odpowiada za szkołę, za pieniądze. Z jednej strony tak, to znaczy ma to być lider, który jest właściwie wynagradzany, a jednocześnie, proszę państwa, to jest człowiek odpowiedzialny za dyscyplinę finansów publicznych i za jakość edukacji. Pamiętajcie państwo, że macie dwóch partnerów, bo myślę, że z samorządami za moment staniemy się partnerami. Znaczy organ prowadzący i nadzór pedagogiczny. W związku z tym decydowaliście się być dyrektorem po to, żeby rzeczywiście godzić się na określone funkcje, na określone role i na określone zapisy i przepisy. Nikt państwa z tego absolutnie nie zwolni. W związku z tym zgoda, zmiana komisji konkursowych, ale też trzeba pamiętać o tym, kto w tej komisji konkursowej ma być. Przed kim
dyrektor będzie odpowiadał, tak naprawdę powiększy dwoma organami, tak? Bo uczeń, proszę Państwa, czy system został stworzony dla ucznia. Nauczyciel, w którego trzeba bez końca inwestować, bo my się możemy obrazić na nauczycieli, prawda? Ale trzeba w niego bez końca inwestować, bo to on jest odpowiedzialny za edukację dziecka. Dyrektor jest tym, który to organizuje i zarządza. I tak jak powiedziałam, nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby być dyrektorem, proszę Państwa. W związku z tym, że dyrektorzy są grupą wybitnych nauczycieli, muszą być również wybitnymi zarządzającymi. Być może trzeba również myśleć o podnoszeniu kwalifikacji, a może niekoniecznie pod tytułem jesteśmy przywódcami, tak? Ale właśnie, co to znaczy zarządzać nieruchomościami, żebyśmy się denerwowali, że to jest oczywiste, że jeżeli jesteś kierownikiem placówki, to odpowiadasz karnie za to, co się dzieje w twoim budynku, bo tak każdy właściciel, czy tak każdy zarządzający ma określone przepisy. W związku z tym trzeba tutaj zbudować harmonię. Z jednej strony szacunek, przypominam, że dyrektorzy i nauczyciele są szczególnie szanowaną grupą. No nie wiem, jak ja szanuję tę grupę i jestem pełna uznania. Tutaj tak dla zluzowania, bo przez moment takie negatywne emocje się u pana pojawiły, państwa. Jestem nauczycielką języka polskiego rodziców, tak? Trzeba zmienić uczniów, nie proszę państwa. To jest znowu to, to jest kolejna kompetencja, której musicie państwo się jakby do niej przygotować, pewnie ją macie do zarządzania, prawda, do konfliktem, po to, żeby ten konflikt rozwiązać, tak? Czasami musicie wejść do domu, w sensie w cudzysłowie, tak? To znaczy rozstrzygnąć jakiś problem. To są wyzwania, proszę państwa, od nich nie uciekniemy. Po prostu nie będziemy mieć bezpiecznej szkoły, nie będziemy mieć bezpiecznych lekcji, nie będziemy mieć autorytetu. Zastanówcie się, co zrobić z oceną zachowania, bo uważam, że jest za bardzo poluzowana w tym sensie, że to, trochę dziwne, że dzieci się odwołują od tej oceny, ale to jestem gotowa do dyskusji. Zmiana. To bardzo proszę to też sprecyzować, dobrze? Żeby na to zwrócić uwagę, ale państwo muszą mieć świadomość, że jeżeli przekraczacie dyscyplinę finansów publicznych, to powinniście zostać odwołani. Jeżeli nie przez 3 miesiące, przepraszam, ja jestem bardzo jednoznaczna po to, żeby wywoływać dyskusję. Później będziemy się spotykać przy różnego rodzaju zapisach. Jeżeli przez 3 miesiące w szkole nie ma zajęć z przedmiotu maturalnego, a właśnie jest to trzecia klasa, prawda, to też jest określona dyspozycja, to jest określona odpowiedzialność. I państwo muszą też sami wskazać na takie instrumenty. Być może jest to proste do rozwiązania. Co państwo mogą zrobić? Czym dysponować, żeby na przykład znaleźć natychmiastowe zastępstwo, prawda? A nie czekać kolejne 4 miesiące, mieć awanturę dzieci i awanturę rodziców. Ja tak miałam w liceum w Warszawie, prawda? Tam już dzieci się okopały, przywiozły śpiwory, rodzice przywieźli śpiwory, prawda? Bo przez półtora miesiąca nie było zajęć w klasie maturalnych, a nauczyciele się kłócili z dyrektorem. Tutaj też musimy coś, proszę państwa, spróbować wymyślić. Ja oczywiście kilka rozwiązań mam, ale powiedziałam, najpierw słucham, tak? Być może państwo znajdą coś dużo bardziej wartościowego. Teraz tak, zmiany w niepublicznych. Pełna zgoda, oczywiście. Nie wiem, czy pani zaobserwowała w mediach, ale właśnie w gronie placówki niepubliczne w Warszawie, które zostały wyeliminowane z uchwały pani prezydent Brokiewicz II, mówiącej o sieci przedszkoli niepublicznych, że przedszkola, które są w stanie w 42% dać miejsca dla przedszkolaków i są wolne miejsca w Warszawie, tak? Ja staję po ich stronie, bo oni między innymi nie dostają ustawowej dotacji. Natomiast proszę państwa, są dziesiątki, jeśli nie setki sytuacji, w których rzeczywiście subwencja i dotacja jest nadużywana. Prosty przykład. Pewnie słyszeliście państwo w mediach domowe nauczanie. Przetoczyło się, tak? Katastrofa. Dzieci, prawda, zabieramy po prostu dzieciom pieniądze. Dobrze wiecie, jak wygląda domowe nauczanie. W 2008 roku było świetnie zapisane w ustawie. Sama głosowałam za tą ustawą, za tym rozwiązaniem, choć byłam przeciwna ustawie.
Mianowicie, że rodzic ma prawo do tego, żeby dziecko uczyło się w domu, sam uczy, nie pobiera wynagrodzenia, to jest jego pełna wola. Żyjemy w wolnym kraju, można podejmować tego rodzaju decyzje. Ale państwo zobowiązuje się i rodzice się zobowiązują do tego, żeby po pierwsze przypisać dziecko do obwodowej publicznej szkoły, po to, żeby tam mogło korzystać z zajęć dodatkowych, tak? No bo żeby nie tracić kontaktu z rówieśnikami i żeby zdawało egzaminy po każdej klasie, czy tam test, czy cokolwiek. Po to, żeby w każdej chwili mogło wejść do systemu, no bo rodzice też w którymś momencie odpadają jako edukatorzy, prawda? I proszę państwa, oczywiście pieniądze są takie same na dzieci w nauczaniu domowym, czyli na zajęcia dodatkowe i na egzamin, jak dla dziecka, które jest od rana do wieczora, prawda, w szkole razem ze wszystkimi, prawda, stołówkami i tak dalej. W związku z tym, proszę państwa, w 2009 roku zmieniono ustawę. Powiedziano, że może to być nauczanie w dowolnym miejscu, prawda, czy publiczna, czy publiczna, skończył się opór. Co się wydarzyło? Ano mamy szkoły niepubliczne, proszę państwa, które skupiają 1100 osób zarejestrowane w gminie wiejskiej, żeby wziąć 7000 subwencji, czyli 9 milionów na czysto, którzy mi wmawiają, że prowadzą zajęcia dodatkowe. Dla wszystkich dzieci z całej Polski i dziwią się, dlaczego prokurator zabrał im wszystkie dokumenty. Jeszcze są bardziej hardkorowe sytuacje, mianowicie dzieci z Wielkiej Brytanii. I dyrektor takiej szkoły mówi mi, że on organizuje zajęcia dodatkowe dla dzieci z Wielkiej Brytanii. Pokazuje oczywiście na ostro, ale oczywiście niepubliczne są na rynku. Nie można wylać dziecka z kąpielą, tak jak pani mówi, ale w wypadku publicznych pieniędzy w sposób jednoznaczny należy się po prostu rozliczyć. Liczę na partnerstwo. Oczywiście to jest projekt rządowy, tylko sześciolatki były sejmowym. Uwaga, nikt tego nie zauważy. Uratowaliśmy sejmowym projektem 2 miliardy na doskonalenie między innymi, bo też ustawa, która była pisana 5 lat, nie była skończona i gdybyśmy jej nie zrobili w ciągu 2 tygodni, to po prostu już nie mielibyśmy o czym dyskutować w następnej perspektywie. W związku z tym, że będzie to projekt rządowy, on przychodzi wszystkie możliwe konsultacje. Zachęcam do analizy, do dyskusji. Państwo są normalnie w grupie osób, które w tych konsultacjach uczestniczą. Jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, to myślę, że pan nie słyszał, co ja powiedziałam. Bardziej pozwoli sobie na małą złośliwość. Mianowicie dualna edukacja zawodowa właśnie na tym polega. Znaczy, że ona się odbywa u pracodawcy. W sensie takim, że tam właśnie nie magister uczy, tak? Tylko ten, który prowadzi zakład budowlany, tak? Nie wiem, czy państwo wiecie, jak tych ludzi to analizuje. Mamy podpisane umowy w specjalnych strefach ekonomicznych, tak? Tylko zdaje się, że my tam dajemy pieniądze, a powinno być odwrotnie. To znaczy specjalne strefy ekonomiczne mają takie zyski, że to one powinny partycypować w kształceniu zawodowym naszych dzieci. Tu jest sporo do zrobienia, ale cel jest taki, o którym pan tutaj mówi. To znaczy, żeby młody człowiek jak najwięcej był tam, gdzie rzeczywiście ma się tego zawodu uczyć, nie musi budować sztucznej ściany. I tutaj też dotykamy jednego ważnego problemu, mianowicie tych centrów kształcenia praktycznego. Nie wiem, jak w państwa województwie, ale mnie na Dolnym Śląsku po prostu poszło taka ilość pieniędzy, żeby wyposażyć te centra, które niestety świecą pustkami. Więc to też jest dla nas wyzwanie, jak uelastycznić te centra, żeby one rzeczywiście żyły i wykorzystały te pieniądze, nie zawsze dobrze wykorzystane. No, ja nie chcę wspominać o cenach komputerów, jakie w tych projektach były. Na rynku moglibyście państwo tutaj 6 mówić. Ale to ja już nie będę tego w tej chwili z państwem omawiać. Są weryfikowane te pieniądze europejskie. Przepraszam, jeżeli chodzi o płacenie obcokrajowców, no mamy publiczną szkołę, to nie jest takie proste, gdyby to była niepubliczna szkoła, no ale no jak mamy publiczną służbę zdrowia, no to tam też nie można płacić coś za coś, prawda? Ale są jakieś rozwiązania, przepraszam, w tej chwili ja panu nie odpowie, sama rzeczywiście przeglądnę. To pewnie specyfika regionu, tak? Obiecuję, że zobaczę, jak to będzie wyglądać. Proszę państwa, chronieni przez związki nauczyciele. I że trzeba zwalniać wybitnych, zostają słabi. No to ja proponuję, proszę państwa, żebyśmy razem siedzieli ze związkami. Bo gdzieś w którymś momencie musimy się po pierwsze spotkać, tak?
Nie może być tak, że każde środowisko się okopuje. I ja już udaje mi się rozmawiać ze związkami, prawda, z organami prowadzącymi i państwo muszą nam podobne rozwiązania próbować szukać. Macie na swoim terenie, tak, różnego rodzaju organizacje. Znowu, proszę wskazać zapis, tak, który mógłby tę sytuację no, w jakiś sposób zminimalizować, bo to nie jest normalne, to jest oczywiste. Natomiast chcę państwu powiedzieć, jak z kolei no, nauczyciele mówią. Nie będę konfliktować grup, ale też mają zupełnie inne zdanie, że dzieje się dokładnie odwrotnie. W związku z tym proszę państwa, że poruszamy się tu bardzo wrażliwym terenie. Zawsze proszę zaproponować rozwiązanie. Ja będę rozmawiała z drugą stroną na temat tego rozwiązania i może pod koniec czerwca rzeczywiście gdzieś się spotkamy, bo my pod koniec czerwca nie stworzymy idealnego świata. To myślę, że każdy sobie z tego daje sprawę. Ale będziemy mieć diagnozę i powiemy sobie, ile to będzie kosztowało pieniędzy i ile lat to zajmie, a co można zrobić w miarę szybko. Alicja Karcian, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krakowie. Pytanie bardzo szczegółowe, ale myślę, że bardzo też na czasie jest związane z 6- i 7-latkami. Mianowicie w zeszłym roku część obecnych 7-latków została odroczona i jesteśmy w okresie przejściowym, jeżeli chodzi o przepisy. Niezbyt jasna jest sytuacja. Moim zdaniem, jeśli się mylę, to myślę, że zostanę sprostowana. Jeżeli chodzi o odroczenia obecnych 7-latków, czy dziecko, które w zeszłym roku już raz zostało odroczone, może być odroczone teraz jako 7-latek po raz drugi. Z jednej strony przepisy na to nie pozwalają, z drugiej pozwalają i tu byłabym wdzięczna za stanowisko ministerstwa w tej sprawie. Oczywiście stanowisko, które będzie też rozjaśniało tę sytuację dla wszystkich w całym kraju jednakowo. I druga rzecz, o którą chciałam zapytać, to o to, o czym pani ministra tutaj wspomniała, mianowicie o kwalifikacje nauczycieli w klasach 1-3, jeśli chodzi o wychowanie fizyczne. Nie wiem, na ile już jest to zatwierdzone, czy jak to inaczej nazwać, to, że nauczyciele będą musieli swoje kwalifikacje podnosić na studiach podyplomowych, jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne lub innych tego typu formach doskonalenia. Ja rozumiem potrzebę doskonalenia, ale zmuszanie nauczycieli do ponoszenia kosztów kształcenia dodatkowego w sytuacji, kiedy oni te kwalifikacje posiadają, no jest dyskusyjne. Jan Sobolewski, dyrektor gimnazjum z Radomia, więc na pewno wiadomo, o co chcę zapytać. Pani minister, naprawdę się, bo nie usłyszeliśmy, to znaczy pani opowiedziała o strukturze, wymieniając wszystkie typy poza gimnazjum. Nie wiem dlaczego, ale to za chwilę pani na pewno nam odpowie. No bo jeśli one mają nie istnieć, to wiadomo, chcemy wiedzieć od kiedy, dlatego że jako dyrektorzy szkół gimnazjalnych będziemy musieli zastanowić się nad swoją dalszą ścieżką edukacyjną. Pomyśleć, co zrobić ze sobą, to jest niedoskonale. I drugie pytanie, a raczej prośba. Pani minister, może uda jeszcze się coś zrobić w temacie harmonogramu rekrutacji. A więc rozporządzenia, które ministra został ułożony harmonogram, a więc zapisy rozporządzenia nie pozwoliły kuratorom inaczej tego napisać, tylko tak, że rekrutacja trwa 2 miesiące. A jednocześnie w uzasadnieniu minister prosi o to, żeby dyrektor szkoły pamiętał, że nauczyciel pracujący w komisji rekrutacyjnej miał 4 tygodnie nieprzerwanego urlopu. No jakoś nie mogłem tego policzyć, chyba się nie da. Dlatego bardzo bym prosił, dlatego że zakończenie rekrutacji no gdzieś do 20 lipca pozwoli nam we właściwy sposób zorganizować przyszły rok szkolny, a nie zaczynać na zasadzie tymczasowego planu lekcji, czy w ogóle nie wiem, czego jeszcze. Dziękuję. Magdalena Rzegorska, era ewaluacji. Ja jestem badaczką i trenerką. I chciałam zapytać, bo pani minister mówiła dużo na początku o istotności zbierania danych, podejmowania decyzji w oparciu o dane.
I jednocześnie też dosyć negatywnie wypowiedziała się o projekcie systemowym. Czy ministerstwo, czy pani mają jakiś pomysł na budowanie kultury podejmowania decyzji w oparciu o dane w szkołach? Jeśli tak, to jak? Jerzy Rządzki, ośrodek Sofia. Pani minister, mówiła pani o zmianach w systemie doskonalenia nauczycieli. Krótkie pytanie, w jaki sposób zamierzacie państwo uwzględnić w tym systemie doskonalenie umiejętności miękkich nauczycieli, ponieważ wszystkie badania, które w ostatnich latach były prowadzone, pokazują, że nauczyciele są dość kompetentni, jeśli chodzi o dydaktykę, natomiast bardzo odbiegają od przeciętnej, jeśli chodzi o umiejętność kontaktu z uczniami, porozumiewania się i współpracy, i potrzebują wsparcia w tym zakresie. A druga sprawa, to pani minister, słuchałem pani z podziwem, ponieważ to bardzo ambitny program, natomiast bardzo się boję, że pójdzie w ilość, a nie w jakość, i chciałem apelować mocno, abyście państwo to, co chcecie zmieniać, zmienili jedną, dwie rzeczy dobrze, tak, żeby one służyły oświacie, a może trochę mniej, bo jak zmienicie wszystko, to może się nam wszystko rozjechać. Dziękuję bardzo. Wojciech Szymczak, reprezentujący szkolnictwa zawodowego, specjalistycznego, bo medycznego. Kiedyś to były zespoły szkół medycznych w danym województwie. Jesteśmy prowadzeni przez publiczne, jesteśmy szkołami publicznymi. Mówię to dlatego, że nas jest niedużo, bo jest około 70-80 szkół w Polsce. Typ kształcenia jest policjalny, żeby nas zauważono po pierwsze w ustawie, bo jeżeli w ustawie tego nie będzie, to nie możemy monitorować o żadne, nie możemy w ogóle o środków innych żadnych uzyskać, tylko dlatego, że marszałek rozdaje wszystkim szkołom, tylko nie swoim, bo nie może i tak twierdzi. I to tylko nie tylko nasz, ale i też inny. A oprócz tego chciałem się zwrócić uwagę na rozporządzenie z 8 sierpnia 2014 roku, bo to rozporządzenie likwiduje kolejny typ, kolejny kierunek fajny, który jest realizowany i potrzebny, technik farmaceutyczny. I tam nie ma lobbingu służby zdrowia, tak jak to było w przypadku pielęgniarek i położnych, że po prostu szkoły wyższe nam to zabrały, tylko dlatego, że dbały już przyszłościowo o nabór, to zresztą wszyscy o tym wiedzą, że każdy dba teraz o nabór. Także jak pani minister sobie zapisała dwie kwestie, to rozporządzenie technik farmaceutycznych i żebyśmy gdzieś tam byli zapisani lepiej niż w tej chwili, bo my jesteśmy klasyfikowani jako typ kształcenia ponadgimnazjalnego, ale niestety w tych różnych środkach, o których mówię, nie ma tego zapisu. Dziękuję uprzejmie. Pani minister, krótkie pytanie, jeżeli pani pozwoli. Bardzo krótkie. Zbliżają się zmiany dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży. Pytanie jest następujące. Dlaczego instytucje kultury, które na co dzień organizują zajęcia dla dzieci i młodzieży, w okresie ferii letnich, zimowych, muszą ten wypoczynek zgłaszać do kuratorów? Sześciolatki się wychowani w zespole szkół ogólnokształcących? Tak? A, rozumiem, ale potrzebuje pani... Rozumiem. No więc, proszę państwa, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące sześciolatka, to właściwie tam mało jest okresów przejściowych. Ustawa weszła 23 stycznia i ona po prostu działa. I w związku z tym wszystkie inne przepisy, jeżeli dziecko zostało raz w taki sposób odroczone, no to zgodnie z przepisami odroczyć go drugi raz po prostu zwyczajnie nie można, chyba że jest to orzeczenie. To po pierwsze. Po drugie, pani już, ale za na koniec, dobrze? Powiedziała pani rzecz, która mnie otrząsnęła, tak się wystraszyła, że pomyślałam, że zaraz zostanie zaburzona komunikacja i wyjdzie stąd taka informacja, że ja już o czymś zdecydowałam, coś powiedziałam, co jest zamknięte, ja rozpoczynam debatę z państwem. A pani mówi o tym, że prawda, ja już podjęłam jakąś decyzję dotyczącą wychowania fizycznego w 1-3. Proszę państwa, tak jak państwu powiedziałam, toczy się ostra walka nauczycieli 1-3 z nauczycielami wychowania fizycznego, tak? Którzy w tej chwili zostali wpuszczeni do 1-3. W związku z tym nauczyciele 1-3 już zostali być zdegradowani do tych, którzy sobie w żaden sposób nie radzą z wychowaniem fizycznym, bo zapomnieli, prawda, co to jest przewrót i nie pamiętają, jaki jest układ mięśni. Proszę państwa, ja mówię o dyskusjach, które się w tej chwili toczą i ja państwu odzwierciedlam emocje, ponieważ staram się być bardzo sprawiedliwa i uważam, że nauczyciel wychowania fizycznego, który ma
ma do dyspozycji 4 godziny tygodniowo, tak? Nauczyciel 1-3, który przyniżła, jednak no, trzeba go zatrzymać w systemie, bo to jest naprawdę najważniejsze nauczanie, musi mieć pełne kwalifikacje i nie skąd pani wiodą, że to muszą być płatne. Nauczyciel musi za to zapłacić. Ja myślę, że generalnie powinniśmy razem zrobić, proszę Państwa, inwentaryzację w doskonaleniu i zobaczyć, jak te pieniądze przeznaczone na doskonalenie funkcjonują. I teraz, panie dyrektorze gimnazjum, a oprócz małej złośliwości, którą sobie pan pozwolił, proszę powiem tak. No, jak pan dobrze wie, powiedziałam na samym początku, że decyzja dotycząca zmiana systemu dopiero zapadnie po debacie 27 w toku ją opiszę. To po pierwsze. Po drugie, jakakolwiek zmiana, panie dyrektorze, jest tak zaplanowana, żeby pan zaplanował swoją ścieżkę i nauczyciele i w ogóle jesteście największą troską ministerstwa, jak o was zadbać, bo tworzycie doskonałe, bardzo często zespoły. Natomiast system, proszę Państwa, jeszcze raz, no to po co słyszę? Jasne, to tak jak pan powiedział, lepiej zrobić 3 zmiany, tak? Ale państwo wymienili 15. W związku z tym, a zbyt dużo, proszę Państwa, trzeba zmienić, nie można tego wszystkiego poszarpać, trzeba to po prostu pomału, spokojnie uporządkować razem z wami, nie bez was. O co cały czas apeluję, bo jeżeli pan powiedział o 3 zmianach, które według pana są remedium, czyli antidotum na wszystko, to ja poproszę o te 3 zmiany. Uważam, że byłoby to genialne odkrycie, prawda, i mielibyśmy usystematyzowany system, tak, że przepraszam, masło maślane, że to mi się zdarza, pieniądze w systemie, zadowolonego nauczyciela, braknie żadnego właściciela. Żartuję oczywiście, nie, ale to jest, nie, ja z pełną odpowiedzialnością mówię o zmianie systemu. Wie pan, ile jest zdiagnozowanych problemów? Prawie 200. Po każdym, ale oczywiście, że tak. Przyzwyczailiście się do tego, że są następujące kompetencje, bo to są między innymi pieniądze europejskie, ale to rzeczywiście kompetencje. Matematyka, informatyka, język obcy. A my dokładamy jeszcze 2, język ojczysty i czytanie. I historia, bo tożsamość, umiejętność poddawania się, kogoś wzruszyłam z sformułowaniem dotyczącym historii. A, proszę Państwa, musimy wywieźć, czy jakby pokazać w liceum XX wiek, po to, żeby młodzi ludzie czuli się bezpiecznie, wiedzieli, dlaczego jego dziadek tak, a nie inaczej wygląda na zdjęciu, czy pradziadek, a jednocześnie, żeby wywieźć to, na czym nam bardzo zależy. Patriotyzm gospodarczy, który też jest wpisany, uwaga, w większość krajów europejskich. Każdy, kto był we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, wie, że to jest nie puste słowo, tylko rzeczywiście ważny kod, który jest przekazywany. I teraz tak, ewaluacja. No myślę, że pani sobie zdefiniowała po mruku, bo dyrektorzy są tacy, których raczej się nikogo nie obawiają, więc reagują spontanicznie, co ja też przeżywam na własnej skórze. Ale w każdym razie rozumiem, że kultura refleksji. Pani również mówi językiem ewaluacji. Jasne. Muszę pani powiedzieć, że moje doświadczenie dyrektorskie, samorządowe, nauczycielskie mówi mi o tym, że w momencie, kiedy przyszłam do szkoły, to byłam w kulturze refleksji. To po pierwsze. Po drugie, badania, być może kilka badań, bo badania strasznie dużo kosztują, jak pani dobrze wie. Projekt ewaluacji również. No, proszę pani, ja wiem, ile wpłacimy składek na PISE i na pozostałe badania, więc proszę nie mówić, że one dużo nie kosztują. W każdym bądź razie trzeba mieć kilka, proszę państwa, takich strategicznych, do których się będziemy odnosić, a później myśleć o takich innowacjach i mini-grantach w szkole. Bo ewaluacja nie jest, są podobne narzędzia i te same informacje. Powiem pani, ewaluacja w tym liceum, gdzie ja byłam, gdzie prawda, nauczyciele się już pokłócili ze wszystkimi, tak? Dzieci przyniosły śpiwory, a rodzice powiedzieli, że nie idą do pracy, tylko będą spać w tej szkole, była nie najgorsza. W związku z tym jednocześnie wybitne szkoły, tak, mają bardzo słabą ewaluację. Proszę mi wierzyć, że no, musiałbyśmy dłużej z tym dyskutować. Ona musi zostać, bo to jest projekt europejski, chyba jeszcze ma trwałość 2 lata, o ile się nie mylę. Wybieramy z tego, co się da. Proszę się nie denerwować. Ale my nie możemy zwracać pieniędzy. Musimy się zabezpieczać z każdej strony.
W związku z tym, proszę Państwa, być może, bo to o czym marzę, tak? Dlatego tutaj Państwo chichotali, kiedy mówiłam o tym nauczycielu specjaliście. Nie wiem, czy byście nie chcieli mieć takich nauczycieli, którzy zrobili Wam innowacje, najbardziej wyświechtane słowo w Polsce. Cenę, jaką za to zapłaciliśmy, jesteśmy w ogonie innowacyjności, ale być może właśnie zamarzmy sobie o tym, żebyśmy stworzyli swój własny miernik, prawda? Może Ministerstwo Rozwoju, bo rozmawiam z premierem Morawieckim, powinno ogłosić taki konkurs na innowacje, jeżeli chodzi o mierzenie w edukacji. Bo ja już nie będę dyskutować o edukacyjnej wartości dodanej i też o tym, że jednak no, chyba fetysz trochę zrobiliśmy z tej edukacyjnej wartości dodanej. Umiejętności miękkie jak najbardziej, z tym, że z badań ogólnoświatowych, tak żeby hołd oddać naszej trenerce, ogólnoświatowych rzeczywiście muszą iść jakby do doskonalenia w dwóch kierunkach. Że tak powiem, na pół, tak? Dlatego, że podkreśla się takie trzy ważne cechy nauczyciela, które muszą być, to znaczy jego autonomia, jego wiedza stale pogłębiana i umiejętność dzielenia się i współpracy. Ja między innymi dyskutowałam z ministrami o tym, czy oni mają te standardy mówiące, że 25 osób w klasie, prawda, i tak dalej. Większość dąży do takich standardów, bo wymuszają to związki zawodowe, ale też i nauczyciele, ja starałam się w obronie nauczycieli, mówiąc, że naprawdę inaczej pracuje się w zespole 35-osobowym, a inaczej 25 i można tam indywidualizować naukę, a jak się jeszcze ma dwójkę dzieci z ADHD, prawda, plus dziecko, no nie będziemy wchodzić, prawda, plus hiperzdolne i nadambitne i połowę średniaków, to wyższa szkoła jazdy, żeby takie lekcje przeprowadzić. I oczywiście ministrowie mówili cały czas o takich fajerwerkach codziennych na zajęciach. Przypomniałam ministrom, że to jest dwuletnia praca, codzienna praca, systematyczna praca, gdzie prawda, eventów nie można robić po każdej przerwie. Więc jakby też zwracam uwagę na to, kim nauczyciel przede wszystkim powinien być. Więc to są te trzy umiejętności, które są pokazywane i taka jest tendencja, to będzie szło we wszystkich badaniach, prawda, i będą na to najprzeróżniejsze pieniądze. I muszę Wam powiedzieć, że akurat w wypadku Polski jest bardzo dobrze. Najgorzej z autonomią, wiecie gdzie jest? Tam, gdzie są najlepsze badania PISA, a wiecie gdzie są najlepsze? W Chinach, w Szanghaju i siedzieli obok mnie. Proszę. Nie, bardzo egzotyczne kraje. Singapur, przepraszam. Ale to oni po prostu zupełnie inaczej mają ustawioną autonomię nauczycieli. I już, aha, jestem po rozmowie wręcz z panem ministrem Radziwiłłem. Rozmawialiśmy w ostatniej Radzie Ministrów, bo rzeczywiście przyglądam się każdemu kawałkowi systemu i brakuje mi o tym, o czym pan mówi. Tym bardziej, że pan minister ma kłopot, dlatego że właśnie tej średniej kadry medycznej po prostu nie ma w polskiej służbie zdrowia. Jeżeli o to nie zadbamy, ale proszę o indywidualny kontakt, dobrze, bo ja akurat jakby zostawiłam problem panu ministrowi, on powiedział, dobrze, on się nad tym zastanowi, ale obawiam się, że jak my tego nie przypilnujemy, i też bym chciała, żeby pan to sformalizował, dobrze? Na stronę NEN-u tam jest strona otwarta debaty, żeby pan jeszcze o tym przypomniał. To jest bardzo istotny element edukacji. Tylko też chcę panu przypomnieć, że zgodnie z wymogami Unii Europejskiej my już nie możemy tam pielęgniarek kształcić, tak? One muszą niestety mieć wyższe wykształcenie. Technik już taki alarm był w ministerstwie, nie widzę powodu, dla którego ten zawód powinien zniknąć. Zresztą pozwalamy też otwierać na państwowych wyższych szkołach zawodowych zawód pielęgniarka, tak? Bo to też zniknęło. Proszę o domy publiczny. Rozporządzenie w sprawie wypoczynku, no niestety wypoczynek rządzi się innymi prawami, więc musi to zostać w jakiś sposób skontrolowane, żeby rzeczywiście no, spełniało to funkcję tego wypoczynku. Nie mogę jej poprawić oprócz tego, że jest beznadziejna. Proszę Państwa, ale naprawdę no, to jest tak, że zdaje się, że nawet mój podpis tam widnieje.
To był pierwszy dokument, który w ciągu po dwóch dniach. Nie byłam w stanie zmienić tego, co prawda powinno wejść do systemu. No jestem trochę zakładniczką i subwencji, i ustawy, prawda. Przypominam, no rok wyborczy jest taki, a nie inny. Ja jestem ministrem od którego? Nie wiem, 20? Od 18 listopada chyba, więc większość rzeczy, które skutkuje rokiem szkolnym, w którym Państwo funkcjonują, już po prostu szła swoim rytmem. Ale będziecie Państwo na ten temat dyskutować, bo to jest absurdalne, ja się wystraszyłam w ogóle podpisaniu, co to jest. Ale nie, bo to jest okropne. Natomiast łącznie z tymi punktami, jakimś rzecznik praw dziecka cztery strony napisał, jak to trzeba liczyć, dodawać i odejmować, ponieważ w zmianie systemu, czyli powyżej trzech zmian, tak, będziemy również myśleć o właśnie systemie oceniania, prawda? Proszę Was o opinię. Żebyście wyłapali te takie najważniejsze rzeczy. Nie wiem, czy to się, czy coś można jeszcze zmienić już. Jeżeli można, to zrobię. No właśnie dlatego dokonujemy zmian i konsultujemy. Odpowiadam Panu. Oczywiście, po pierwsze, jeżeli chodzi o systemy dualne, to przede wszystkim rozmawiamy z izbami rzemieślniczymi i będzie ogólnopolska konferencja, która o tym systemie, bo nie, on nie ma być odtworzenie, tak, systemu niemieckiego i austriackiego, ale właśnie ma być oparte o polskie wzorce. Więc te rozmowy, były już te 2-3 spotkania z izbami rzemieślniczymi. Jest w ogóle poseł, który się tym systemem zajmuje, ze Śląska, o ile się nie mylę, pan poseł Wójcik, który z tego środowiska pochodzi. I myślę, że jeżeli pan, proszę zaglądać na stronę, rzeczywiście codziennie coś się dzieje w ministerstwie, tam są już planowane konkretne zdarzenia, będzie na pewno do końca czerwca takie zdarzenie gdzieś w Polsce, bo nie wiem czy tutaj, bo ostatnio Kraków nas gości bez końca, wychodzi, że Kraków jest centrum zmian edukacyjnych, ale gdzieś to będzie i będą nie tylko sprawozdanie ze zdarzenia, gdzie będziemy o szkolnictwie zawodowym dyskutować, ale będzie można pisać normalne komentarze pod tym zdarzeniem, sugerując różnego rodzaju zmiany. A jeżeli Pan ma swoje jakieś naprawdę przemyślenia, naprawdę jestem do dyspozycji, też możemy się wręcz umówić w ministerstwie, bo ja takich rozmów indywidualnych bardzo dużo prowadzę. Mówiąc o Pani. No, proszę Państwa, to troszeczkę jesteśmy partnerami, naprawdę. Powiedziałam, że właśnie układamy ten system. Jeżeli Pani mówi o systemie i 5 latach techniku i ja Pani w tej chwili nie odpowiem. Dlatego, że ten system, to szkolnictwo chcemy jakby wykorzystać Waszą wiedzę. Dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych. 4 debaty wojewódzkie będą w ogóle z motywem przewodnim szkolnictwo zawodowe. Też teraz z pamięci nie powiem, to już jest takie zapisane na stronach ministerstwa, ale wspólnie zdecydujemy, jak to ma wyglądać. Bo kiedy Pani mówiła, ile jest jakichś przedmiotów, prawda, z kpiną o historii, mam nadzieję, że nie, a w związku z tym, proszę Państwa, Pani nie wie, jak my chcemy w środek ułożyć. Dokładnie jest to, o czym Pani mówi. Pani Drozdi właśnie w tym pomyśle są rozwiązane. Więc ja widziałabym Panią z przyjemnością gdzieś w jakiejś grupie, tak, która będzie komentować te zmiany szkolnictwa, bo rzeczywiście wykonujecie tytaniczną pracę, która nie zawsze spotyka się z właściwym odbiorem pracodawców. Także kłaniam się bardzo nisko i nie odpowiem, czy 5, czy 4. I teraz proszę Państwa, godziny karciane. Godziny karciane z obawą, no te obawy, to jest taki jeden mój kochany związek, który podsyca tego rodzaju obawy za każdym razem, mimo że na sztandarach wszystkie związki miały napisane godzinę likwidacji godzin karcianych. Te zmiany, które pojawiły się, znaczy pomysł, bo to ustawa już jest, ona idzie w pierwszym czytaniu w czwartek, tak? Są związane z troszeczkę dyscypliną słowa zajęcia, tak? Żeby rzeczywiście nie było konfliktu w szkole, który będzie się kończył w sądzie, jak rozumieć godzinę, jak rozumieć zajęcia, które wynikają. I tam jest pewien pomysł, pójdzie poprawka z klubu, posłucha po prostu, rzeczywiście zaczęliśmy to rozważać i mimo, że jestem przekonana, że tak by się nie wydarzyło, proszę zauważyć, że w tej zmianie tylko słowa dotyczące godzin karcianych się zmieniły. Cały artykuł 42 jest taki sam jak przed zmianą, znaczy przed godzinami karcianymi i trochę się dziwiłam tej histerii, ale już mam pomysł, jak to jeszcze umiejscowić, żeby to było w miarę jednoznaczne, więc w czwartek pewnie pójdzie, proszę Państwa, poprawka, która ma tę, to jest gospodarzem tej poprawki są posłowie, w związku z tym pozwoli Pani, że do czwartku
Na pewno pani usłyszy, zobaczy, a będzie zapisana. Egzaminy po szóstej klasie, to znaczy egzamin po szóstej klasie, po pierwsze, proszę państwa, jak dobrze widzicie, no tak średnio coś dawał. Już nie będę nic mówić złego. 21 milionów kosztował. Cała szósta klasa, przepraszam was, ale to jest informacja od nauczycieli. To właściwie zabawa w testowanie. Naprawdę 12-latek, 11-latek ma trochę szycia z testowanie, czy co, przede wszystkim egzamin z prawa jazdy, bo to jest w ogóle mistrzostwo świata. Rozmawiamy na temat tego, jak wygląda egzamin prawo jazdy, to my jesteśmy w stanie zdać każdy test, dlatego pewnie tak w PiS-ie wypada. Żart. W każdym razie, proszę państwa, jeżeli chodzi o ten egzamin, decyzja już zapadła. W związku z tym znajdują się pieniądze na tych ekspertów, którzy pozwolą naszym dzieciom się odwoływać od decyzji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Natomiast jeżeli chodzi o egzaminy, to znowu wracam pan Rafał Szyma, który chciał trzy rzeczy tylko zmienić. No to zobaczcie państwo, to jest taka, ruszycie cokolwiek, żeby nie zniszczyć jakby całości, trzeba dokonywać poszczególnych zmian, tak? To znaczy, jeżeli my chcemy za kilka lat, bo to nie będzie tak, że to się stanie w następnym roku, czy za dwa lata i państwo dobrze o tym wiedzą i wiedzą, że ja wiem i jestem za to odpowiedzialna. Ja nie powiem, że jutro od 2016, od września wszystko będzie wyglądało inaczej. Absolutnie nie. To wszystko zależy oczywiście od dochodów państwa. Przecież no ja jestem nauczycielem, tak? Urlopowany, więc mi zależy na prawda, tym, jak wyglądają wynagrodzenia, ale jestem uczciwa. W 2017 roku na pewno się nic nie wydarzy. Proszę? Tak, dlatego że wtedy, proszę państwa, dopiero po raz pierwszy robię subwencję i ja będę za nią odpowiedzialną. Musimy zabezpieczyć sześciolatków, musimy zabezpieczyć niż demograficzny, siatki godzin w trzech miejscach, przede wszystkim w liceum, bo to też będzie szansa dla nauczycieli. Musimy dążyć do standaryzacji, uszczelnić system subwencji. Wszystko to będzie zależało też od dochodów państwa. Chcę państwu powiedzieć, że to, że jest program 500+, to nie jest przypadek, dlatego że to plus ma być, że tak powiem, cały czas oprzyrządowany. To jest skoncentrowane na dziecku. Takim plusem będzie sześciolatek w 2017, muszą się znaleźć na niego pieniądze i zresztą myślę, że organom prowadzącym i państwu też na tym zależy. W związku z tym, kiedy będę gotowa, to nawet przygotowując się, bo to są, przepraszam, ale standardowe pytania, więc generalnie jestem przygotowana z wyliczeniami. Gdybyśmy pomyśleli o podwyżce, proszę państwa, dla państwa 100-złotowej, której praktycznie byście w tej chwili nie zauważyli, ale powiedzmy 100-złotowej, dla budżetu to jest 8 miliardów 600 w tej chwili na starcie. W związku z tym najpierw zmieńmy system, ustalmy standardy, policzmy pieniądze. I wtedy rzeczywiście rozumiem, że pani, która świetnie się bawi, rozumiem, że ma propozycję konkretnych zmian, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Jaka podwyżka byłaby satysfakcjonująca? Jaka była propozycja reformy oświaty pana premiera Brela? Kogo? Anglika. Ble. Jak była rozległa ta propozycja, 15 osób w klasie, koniec reformy. Ależ ja o tym mówiłam, że będziemy dążyć do standaryzacji. Bardzo jestem wdzięczna za to sformułowanie. Natomiast od dwóch kadencji jest Cameron, który zdecydował, że czesne na studiach kosztuje 9 tysięcy funtów. W związku z tym, proszę państwa, będziemy kończyć. Było mi bardzo miło. Proszę nie brać niczego absolutnie do siebie. Mam takie same emocje i taki sam nerw jak państwo, bo jestem z państwa środowiska. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać, a czekam na to, co ciekawe, też właściwie wszystko jest ciekawe, na piśmie. Jestem zaszczycona, że mogłam być z państwem. Zapraszamy częściej. Mówiąc o współpracy
która została zaproszona do Pani Minister Pogodnie. Tak dobrze mówię, że Pani zainstalowana. I proszę Państwa, no tak to jest. Nie wszystko nam się podoba, nie zawsze jesteśmy zadowoleni. Natomiast prawda jest taka, musimy w jakiś sposób wypracować sensowne działania. Może nie niszczyć wszystkiego, ale na pewno to, co trzeba, no to mało poprawiać. Dziękuję bardzo i przypominam o debacie, którą mamy za chwilkę. Thank you.